Florian Plit, specjalizujący się w geografii regionalnej, pisał: miłość do regionu to doskonała droga do nauczania miłości ojczyzny. Za to kształcenie pozostajemy odpowiedzialni przed Bogiem i historią. Motto to przyświeca Kole Gospodyń Wiejskich w Jednaczewie, które właśnie oficjalnie zainaugurowało swoją działalność. Jest nas w kole około 35 osób. Są mężczyźni i kobiety. Myślę, że głównie po to, żeby coś działo, coś zaistniało, żeby wyjść z domów, żeby zorganizować jakieś spotkania, gdzie kiedyś na wsi to było bardzo takie typowe, prawda? Wiele spotkań, różnych wspólnych inicjatyw, a teraz zamiera to tak naprawdę i wszyscy zamykają się w domach. Widać to też na przejeżdżając przez wioski, bo kiedyś zawsze było widać tych ludzi, było widać owoce ich pracy na tej wiosce, zawsze pomiędzy domami gdzieś, a teraz jest pusto. Chcemy troszkę ożywić tą wioskę. Cieszymy się przychylnością tak tutaj wioski, pani sołtys i pana wójta. Tutaj też jesteśmy wspierane przez Centrum Kultury Gminy Łomża. Koło Gospodyń Wiejskich w Jednaczewie ma bardzo ambitne plany. Chce zmieniać swoją małą ojczyznę, aktywizując jej mieszkańców, pielęgnować tradycję, edukować i stwarzać przestrzeń do spędzania wolnego czasu. Na swoim koncie KGW ma już pierwsze projekty. To już taki pierwszy projekt nazywał się Palma na Słabości. Był to projekt współfinansowany przez gminę Łomża. Był to projekt, który był realizowany na podstawie gminnego programu działania na rzecz profilaktyki uzależnień. Zorganizowałyśmy wykłady na temat profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków, a druga część to były warsztaty takie manualne, plastyczne, gdzie tworzyłyśmy palmy kurpiowskie, które właśnie tutaj widzimy, które przyozdabiają naszą świetlicę, która też pełni funkcję kaplicy zawsze w niedzielę i święta. Dzieci również wykonały takie swoje palemki tutaj małe, był konkurs, były prezenty i dyplomy, także działo się. W oficjalnej inauguracji działalności paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Jednaczewie towarzyszył m.in. poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, Piotr Kłys, wójt gminy Łomża i jego zastępca Cezary Zborowski, Mariusz Rytel, dyrektor Centrum Kultury gminy Łomża oraz sołtys Jednaczewa Anna Kania. Goście zaproszeni zostali do wspólnego wypieku chleba, bo jak tłumaczyła przewodnicząca koła Edyta Cymek, w działaniu najważniejsza jest współpraca. Współpraca na różnych szczeblach. Myślę, że jedną z naszych ustaw, ta, która była dobra i uważam, że dobrze się przyjęła w środowisku wiejskim, to była właśnie ustawa o kołach gospodyń wiejskich, którą żeśmy uchwalili w listopadzie 2018 roku i już do końca 2018 roku bardzo wiele kół gospodyń wiejskich powstało. Przeznaczyliśmy w pierwszej edycji 20 milionów złotych właśnie na dofinansowanie tych kół gospodyń wiejskich i później te koła właściwie w następnych latach zaczęły bardzo dynamicznie rozwijać się w poszczególnych miejscowościach, zaczęły powstawać nowe koła. Dzisiaj w województwie podlaskim takich kół mamy ponad 400, w skali kraju jest to ponad 12 tysięcy kół. To są koła, które odgrywają niezwykle istotną rolę w środowisku wiejskim. One są, można powiedzieć, takim stymulatorem życia społecznego, kulturalnego na wsi. Oni podejmują się organizacji wielu rzeczy, które dzieją się w danych miejscowościach, organizacji różnego rodzaju pikników, festynów, ale również integruje przede wszystkim środowisko wiejskie. Te koła współpracują przede wszystkim z ochotniczymi strażami pożarnymi, co jest widoczne i to jest dobrze, że mąż, żono, jeden jest strażak, druga działa w kole gospodyń wiejskich i to życie może się rozwijać i widać koła gospodyń wiejskich. Dzisiaj właściwie nie ma jakiegoś kiermaszu, festynu czy ewentualnie innej imprezy, gdzie by nie było koła gospodyń wiejskich. To się bardzo dobrze przyjęło i zwiększamy środki finansowe na funkcjonowanie tych kół gospodyń wiejskich.
tym roku to są kwoty dla najmniejszego koła to jest 8 tysięcy złotych, dla średniego 9, dla największego 10 tysięcy, bo widzimy, że są takie potrzeby, że te koła również nie tylko poza tymi kulinarnymi sprawami, ale również dbają o wyposażenie swoich świetlic, swoich miejsc tam, gdzie się spotykają. Koło gospodyń wiejskich w Jednaczewie jest czwartym kołem na terenie gminy Łomża. Bardzo cieszy, że chcą mieszkańcy się integrować. Cieszy też to, że po tym okresie pandemii widzimy taki ogólny ruch aktywizacji. Cieszy to, że też mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce. Bo czym innym jak nie właśnie wzięcie odpowiedzialności za własny los, to jest takie formalizowanie się w ramach koła gospodyń wiejskich. No i teraz jest to kolejne KGW na terenie gminy Łomża i tak jak rząd polski wspiera działalność kół gospodyń, dając różne dotacje, tak samo samorząd gminy w budżecie przeznacza środki dla kół gospodyń, więc ważne jest, aby się mieszkańcy chcieli spotykać, żeby te koła powstawały. Zachęcam wszystkich jak najszerzej do tworzenia właśnie tego typu inicjatyw. Będziemy to wspierać na wszelkich poziomach, także na poziomie finansowym, na poziomie organizacyjnym. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę z dzisiejszej inauguracji. Żywe, takie formalnie aktywne, to są cztery koła. W ramach naszego budżetu przeznaczamy środki i mogą koła gospodyń startować jako stowarzyszenia do konkursów i w tych konkursach, które w ramach budżetu gminy są przygotowywane dla nich, po parę tysięcy złotych można uzyskać na doposażenie świetlicy, doposażenie własnej kuchni, czy też chociażby na jakieś działania integracyjne. Wszystko musi być jeszcze zgodne ze strategią gminy i potrzebne mieszkańcom. Po oficjalnym zainaugurowaniu działalności panie z KGW w Jednaczewie zaprosiły swoich gości na poczęstunek. Świetlicę wiejską w Jednaczewie wypełniły nie tylko gratulacje, serdeczne życzenia, rozmowy o planach, ale także aromatyczne zapachy tradycyjnych, regionalnych potraw.